Cześć, ja jestem MR Joker i to jest jakby pierwszy odcinek z, myślę, że naprawdę długiej serii City Skylines. Czekałem na tą grę naprawdę sporo czasu. Grałem w SimCity 4, naprawdę starą grę, chyba z 2000, jak się nie mylę, 2001, coś takiego, wtedy się urodziłem. I no, a więc naprawdę starą grę, no 14 lat około. Czyli że tak, nową grę weźmiemy i sądzę, że weźmiemy Piasteczną Plażę. Ja już tutaj sprawdzałem jakby co i myślę, że tutaj by było najlepsze jakby rozwiązanie. Jest tutaj wszystkiego, jest tutaj połączenie zewnętrzne dla samochodów, połączenie zewnętrzne dla statków, połączenie zewnętrzne dla pociągów i połączenie zewnętrzne autostradowe. A więc myślę, że to jest naprawdę coś dobrego. Są tutaj także inne mapy i są jeszcze też ściągnięcia, jakby ludzie po prostu robią własne mapy i dają to jako przykład i można także ściągnąć te mapy. Ja nie będę ściągał, zacznę wszystko od początku, od zera w sumie. A, to się nazywa Piasteczna Plaża, a w sumie Laguna. Dlaczego nie? Co tu wziąć teraz? Laguna czy Piasteczna Plaża? Myślę, że jednak Laguna, tak jak mówiłem na początku, lecz patrzyłem na Piasteczną Plażę. Jest tutaj więcej jakby zasobów naturalnych. Są tutaj wielkie równiny dorzecze, coś takiego. Czarnolesie, wyspy, cieniste plaże, dwie rzeki i diamentowe wybrzeże. To już opowiadałem, a więc tak. Tak jak mówiłem na początku, zaczniemy od Laguny. Podpowiedź do szansa ruchu drogowego, aby ciszy rówki szybciej. Okej, okay, milestone. Czyli, że kamienie milowe. Coś tam. 50 tysięcy. Population. 50 tysięcy ludzi musimy na początku zdobyć. Jest to naprawdę dużo. Moim zdaniem. Nie wiem, czy to jest normalne. Okej, cześć. Okej, to ja wyłączę. O, jak to ładnie wygląda to. To można fajnie wykorzystać, przyznam. Tu mamy także taki wylew do jeziora. Tu można ścieki rzucić w tym miejscu. A tutaj o, fajnie miasteczko zrobić. I tutaj dla bogatych jakby tak coś tam porobić, ale nie jestem jeszcze z tym pewny. Tam jeszcze tak pomyślę. To są moje takie przemyślenia, więc tak. Pierwsze uliczki. Ja tak w ogóle ja już grałem w tą, tak chyba już nie wiem. Nie wiem, czy już mówiłem, czy nie, bo jestem tak napalony na tą grę. Nie wiem, czy mówiłem, że grałem w tą grę już troszkę. A więc wiem co i jak, mniej więcej. Co ja robię tak w ogóle? Co ja robię? Powiedzcie mi, co ja robię. Okej, zacznijmy jeszcze raz. Uliczka jest i takie połączenie. Na środku damy może przy wjeździe od razu sklepiki. I później budynki i gdzieś tutaj damy albo... No bo tutaj fajnie to wygląda dla bogatych. Gdzieś w tym miejscu może nawet. Jakieś tam... jak to się nazywa? Poczekajcie, zaraz wam powiem jak to się nazywa. Rejon przemysłowy. Tu mamy rejon handlowy o małym zagęszczeniu i rejon mieszkalny o małym zagęszczeniu. To rejon handlowy damy na środku, a rejon mieszkalny damy tutaj gdzieś, w tym miejscu może. A więc rozbudujemy tą jedną drogę aż dotąd. Później tutaj jeszcze jedną drogę
dotąd. I tutaj jakieś skrzyżowanie, czy po prostu prosto dać. Taka główna jakby uliczka. Tak. Ulicę będę rozbudowywał po czasie na podwójne, czy tam jakieś jeszcze większe ulice. Bo jeszcze nie jestem pewny co do czego. A więc zostawimy tak. Tak, o, na początku damy coś takiego jak... rejon handlowy. Damy na głównej ulicy, żeby jak ludzie po prostu zjeżdżają z autostrady, od razu zobaczyli sklepy, od razu wydawali kasy u nas właśnie, w naszym mieście. A tutaj damy domki. Sorry, że tak zmieniam od razu temat, ale przejdę bardziej do wody i do energii, bo znowu stracę kasę, jak w sumie na początku, jak próbowałem. I nie miałem energii, nie miałem wody, traciłem co chwilę kasy, byłem na minus 100 tysięcy, gdzieś coś takiego, jak się nie mylę. I po prostu usunąłem to, bo no, moje miasto padło. Jak wiem, stacja wodociągowa najlepiej dać, byle gdzie, ale rury ściekowe najlepiej dać na rogu mapy i od razu przy wypływie jakby. No, ponieważ to jak tutaj damy, cała ta woda tutaj będzie zabrudzona, to jest bez sensu. Jeszcze tutaj możemy jakieś tam duperele dodać. A więc tak, tu damy jeden. Tutaj też damy właśnie jeden. Więcej chyba nie będziemy potrzebować, jak się nie mylę. I od razu to połączymy. Zrobimy tak. Tak i tak. Ok, to już mamy połączone. Teraz elektryka. Damy wiatraki. Nie można na wodzie, a więc... Coś tam wiedziałem już, że na wodzie można. Nie oglądałem za dużo, tylko oglądałem jakieś tam szybko coś tam. Co, jak można użyć. Widziałem właśnie na wodzie, ale nie wiem jak to zrobić, żeby dało się na wodzie to użyć. Te wiatraki. A więc tak, 8 MW najlepiej szukać. Tu wszędzie jest 7. I 8 nawet nie znajdę. Jak się... O, jest. 8 jest. Tu mamy wiatrak i drugiego już tam nie będziemy dawać. Energia. Dotąd prąd. W celu odblokowania większej ilości. Okej. Troszkę szkoda, że tak daleko dałem te wiatraki. Bo to tylko 1 MW. Nie wiem co to jest tak w ogóle. Tu mogę dać te wiatraki także. Bo tu jest strasznie blisko. Nie przemyślałem tego, co zrobiłem. Mogę to jeszcze jakoś tam wziąć na przykład? Nie? Nie? Ręki po prostu wziąć. Nie ma czegoś takiego jak ręka, żeby to mogło jakby dotknąć tego? Czy coś? Czekajcie, wypełnienie. Ramka. A, to jest to, okej. Panel ekonomii, to zostawię. Okej, teraz mam rękę. Tak, i przestaw. I to przestawimy oczywiście w miejsce bliższe. Tutaj. I bierzemy od razu to. Nie mówcie, że nie można, no. Okej, a więc znowu przestawiamy. I wstawiamy tutaj, żeby nie było. Zawsze tam bliżej będzie. Okej, nic się nie stało. Energię damy jeszcze tutaj, ale tu już później. Rurociągi damy tutaj, ale tu też później. Pierw rozstawimy wszystko. Sorry, że tak się z tym tak pieprzę, tak to mimo. Ale jeszcze aż tak nie ogarniam tej gry. Damy coś takiego, takie uliczki.
Takie coś zrobiłem. Czyli, że nierówno. Bo tu ma wszystkie kratki, a tutaj nie ma. Czekajcie, czekajcie. Ja tak nie chcę. U mnie musi być wszystko... Perfekt. No nie no, co się dzieje? O, ale ja tracę kasy przy tym. A i od razu wiem, dlaczego tak jest. Okej, zostawię tak. Straciłem w chuj kasy. Żałuję teraz tego, że to tak się bawiłem z tym. Ale tu nic. Tak o, tu mamy uliczkę. Tak. Tu damy uliczkę. Tak. I to ile tu? 3. 2 chcę. 2. I uliczka. Tak. To zrobimy troszkę tak kwadratowo, ale później to będzie tak bardziej realistycznie. Zrealistycznie chodzi mi o to, że będą jakieś tam kręte drogi, byle jak. Tak jak u nas w prawdziwym mieście, czyli że drogi nie będą nigdy kwadratowe, jak jakoś w Ameryce to robią. Ale... w sumie powtarzam wszystkie słowa. Po prostu będą byle jak. Jak popadnie. Okej, tutaj troszkę źle zrobiłem. To tutaj też tak zrobimy. Nie da się jakoś tutaj pomiędzy. Bo tutaj trzy kratki idą, a tu jest pełne. Dodamy pełne. O. Okej, i tu mamy kratki. I tutaj wszystko rzucimy na domy. O. I są domy. To mnie wkurza troszkę, że takie małe kwadraciki zostały. Ale to nic, to nic. Tutaj damy wtedy żółte. Czyli, że przemysłowe. No właśnie, przemysłowe. Rzucimy to troszkę dalej. Albo... Okej, co ja robię? Nie, nie to, co trzeba. Zrobimy coś takiego. Coś takiego. Wtedy prosta droga. Prosta droga. Nie, nie, to nie będzie się opłacało. Tutaj. I tu wtedy jakiś most damy i tam też będą fabryki. Czyli, że strefa, region przemysłowy. Tak, a tutaj to zapełnimy już. I od razu będziemy mogli włączyć grę. A więc start. A nie, jeszcze nie. Okej, okay, woda. Jeszcze musi być woda. Szybko damy tak. O. Tak. Co jest? Troszkę wydałem tutaj przy tym kasy, ale to nic. Woda jest zawsze potrzebna. Tak jak i elektryka, która zaraz tutaj będzie. Kolejne 2000 wydatków. I tak. Tutaj najlepiej, żeby zaczęli budować, bo to jest elektryka. I to wtedy jakby się rozniesie po całym mieście, z domu na dom. Tak, jakaś choroba, czy nie wiem co. Tutaj zrobimy tak. No co jest? Czeka tak nierówno. Proste nie można. Tylko prosto nie można. To miejsce już jest zajęte, zbyt strome zbocze. Aha. A jak... A, tak.
Okej. Spoczko. Co ja robię? Nawet nie jest symetryczne. A u mnie symetria musi być, bo ja nie umiem bez symetrii. Wiem, to jest dziwne. Ale taki już jestem. Aha, o to chodzi. Nie, nie ulicę. To i później tutaj domy jeszcze. Żeby tylko zaczęli budować. Tutaj. Proszę was, zacznijcie tutaj budować. Nie tam. Ludzie. O, niech mają elektrykę. Woda jest, woda jest. I wszystko jest. Tak o, elektryki. Ile wody? Zużycie elektryki jeszcze zero, więc to jest dobrze. Tutaj niech już budują, już nasi mieszkańcy się wprowadzają. Tak w ogóle nie nazwałem miasta. Wiem, że się dało, ale nazwałem. Okej, tu nic, to nic. Tutaj damy jeszcze o strefę handlową. Tutaj jeszcze kwadracik zapełnimy. O. A na środku zostawimy, bo będziemy w przyszłości powiększać naszą ulicę, gdy naprawdę będzie już tutaj trochę ludzi. A to nie wiem skąd to się wzięło. O. Tutaj chyba nie będę mógł. No właśnie, ale to nic, tu jest elektryka u nich. Tu możemy od razu powiększyć lód. Strefę. O. I tak o. Wysokie zaopatrzenie na rejon mieszkalny. Jest wysokie zaopatrzenie na handlowy i na przemysłowy lub biurowy. Tu już zaczynają budować ładnie. Tu już będzie praca dla tych mieszkańców. A ja zacznę dalej budować nasze domki, bo mamy jednak ich mało. Może to się wydawać dużo, ale jednak to jest mało. Aha, zapomniałam wam o czymś powiedzieć. To są kamienie milowe. Kamienie milowe, chyba już mówiłem nawet na początku. Kamienie milowe to są jakby osiągnięcie. Pierwsze osiągnięcie jest chyba 700 ludzi, jak się nie mylę. I gdy osiągniemy tyle ludu, przerwę jakby odcinek, no zakończę odcinek. I co kamień milowy będę robił nowy odcinek. Nowy odcinek. Tak będzie chyba najłatwiej, bo przerywać w kamieniu milowym na przykład ileś tam osób tylko zostało do zrobienia, a przerywać tak dla jaj po prostu nie będę. Mogę jednak przerwać, wybaczcie mi, jak tak będę robił, ale przerwę na przykład podczas jakiegoś kamienia milowego, gdy już nagrywam na przykład pół godziny i jeszcze zostało na przykład naprawdę kupa ludzi, tysięcy ludzi do zebrania jakby do naszego miasteczka, no to przerwę po prostu film i zrobię następny. A ja się rozgadałem i nic nie robię. Troszkę źle. Gdzie tu jest elektryka? Tu jest elektryka i tu jest elektryka. A jakbym to usunął, to co by było? To bym musiał się rozbudować. No to nie będę robił jeszcze tej uliczki, tylko tutaj zacznę. I tak, i tutaj już zaczniemy jakby robić takie nierówne uliczki. Zrobię coś takiego, albo nie. Albo może jednak. Tu jest 90 stopni. Albo z góry zacząć robić takie jakby 90 stopni, później tu jakąś uliczkę zrobić prostą, główną, jakby tak zamknąć ten rejon mieszkalny, taki główny jakby i tu robić jakby tak obrzeże już tego. Nie wiem, nie wiem, ja tak myślę i nie mogę wymyślić.
To może też zrobić sklepy. Wejść do widoku informacyjnego. Okej. Okay. Tu szczęśliwi ludzi. Szczęśliwi ludzie. Tu mamy rejon handlowy, bardzo szczęśliwy. Rejon mieszkalny, no nie jest za szczęśliwy. Biurowych nie mam i zadowolenie w przemysłowych, no jest, ale jest jeden problem. Nie ma elektryki. A więc dostarczy elektrykę rejonowi przemysłowego. Dla rejonu przemysłowego. Jak dobrze mówię. I zobaczmy, co z wodą. Tu jest woda. Tak. Aut nie ma, a więc bardzo dobrze, jeszcze tyle nie ma. Co tutaj jest? Turbiny wiatrowe. Łagodne, silne. Tu mamy bardzo silne. Nie. Tu mamy silne czy łagodne? Siła mocna. Turbiny wiatrowe tutaj. Aha, o to chodzi. Okej, okej. Mamy bardzo duże wiatry właśnie tutaj u nas, gdzie się rozbudowałem. A więc to może wkurzać naszych mieszkańców. I o co tutaj chodzi? Przecież ściek jest. Aha, elektryki nie ma. No to zaraz to już zrobimy. Voila. Powinni już nie narzekać na to. A jednak nie nadąża. Nie, jest dobrze. To zaraz zniknie to wszystko. O właśnie, tak jak mówiłem, zniknie nam to, teraz wyłączy taki szybki, szybki taki ten tempo. I zacznę budować nowe nowe budynki. Sorry, troszkę mnie gardło boli. Wybaczcie mi za to. Dlaczego nie ma tego rejonu? Aha, bo to nie prosta droga, okej. Okay. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to około 8. Tu mamy 5. Tu powinna być ulica. No to damy naszą ulicę. I tu jeszcze zostawimy naszą elektrykę. Ups. Nie o to mi chodziło. O, zróbmy to jak było. A nie, jest okej. A, jest fajnie, zrobiłem, udało mi się. A więc jest wszystko okej. Handel tutaj jeszcze troszkę powiększymy. O. Tak odajmy. No kurczę, no. Głupi kwadrat jeden nie chciał się napełnić. I jedna aleja długa handlowych. Tutaj też po bokach damy handel. Już widzę, że się rozbudowali jakieś drzewka. To nie wiem, czy to jest z jakiegoś domu, czy nie. No tak, ale już za późno. Tutaj już nam się to wszystko fajnie rozkręca, lecz nie ma elektryki. Co jest znowu z elektryką? Aha! Nie ma tyle elektryki, ile powinno być, a więc dodamy jeden wiatrak więcej. O! I powinno być więcej. Dużo lepiej. Więc puścimy tak szybko, szybko. Nasz czas. Spójrzmy teraz i jest właśnie perfekt. Dwa razy więcej, ile potrzebujemy energii mamy. Co teraz potrzebują ludzie? Są szczęśliwi? Są szczęśliwi. Tutaj jednak nie, ale to dopiero się wprowadzili. To jest normalne. Ładnie to już wszystko wygląda z bliska. Ludzie są szczęśliwi, to ja jestem szczęśliwy. Zobaczmy tutaj nasze rejony. Jak tu można jeszcze rozbudować? Tutaj damy tak. O. Tą uliczkę może
to zrobimy. Tyk, 90 stopni. Prosta droga. Brak funduszy. Uj, no to nie jest za dobrze. Puścimy szybki czas, żeby zarobić. To jest nasz tygodniowy zachód, dochód. Zachód, co ja mówię? Dochód. 300 dolarów, a więc nieźle. Widzę, że tu ludzi nie brakuje do pracy. Nic tutaj nie mówią, że nie ma ludzi. A więc jest nasz kamień milowy, mamy szkołę podstawową, klinikę, wysypisko, odpady, jakieś tam duperele. Możemy podatki brać od ludzi, pożyczki, także jest to bardzo potrzebne. Budynki unikatowe, nic tutaj nie ma takiego jeszcze. A więc tak, mamy naszych 460 osób. Początki zaczynają się fajnie, już było groźnie, ale wszystko rozwiązałem, troszkę kasy brak. Teraz pewnie jakoś doszło mi troszkę, pożyczkę mogę wziąć. A więc tak, jeżeli filmik się podobał, jeżeli seria już się wam tak jakby zaczyna podobać, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, co takie jakieś, nie wiem, co mogę zrobić, co wybudować, jakoś tak wiecie. Jakieś pomysły, nie wiem, no wszystko po prostu piszcie w komentarzach. Sorry, jak ja to przedłużam jak zwykle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.